Pani Regino, ogromne gratulacje. Proszę mi powiedzieć, jak to jest stać tutaj dumnie ze statuetką jako wygrana 5. edycji The Voice Senior? Tak czasami nie mogę jeszcze uwierzyć, ale cudnie. No mówię, tak na początku byłam taka trochę zdenerwowana i płaczliwa i tak dalej, a w tej chwili już się bardzo, bardzo cieszę. A jakie emocje towarzyszyły Pani tutaj podczas finału, właśnie siedząc na tej kanapie i oczekując na ten ostateczny werdykt? Ja byłam bardzo spokojna, muszę powiedzieć, dlatego że wszyscy mieliśmy jednakowe szanse, więc nie ma co oczekiwać. Jak będzie, to będzie super i cudnie. Mówię, wszyscy chcieli, to na pewno wszyscy pragnęliśmy tego. I się zdarzyło, a mogło się każdemu zdarzyć. Naprawdę, ale tu byliśmy tak świetną ekipą, że w ogóle, że naprawdę, dżentelmeni, nosili mi torby, nie wiem, no wszystko. Cudnie, naprawdę, cudnie. No my tutaj widzimy statuetkę, ale jeszcze jest druga nagroda, ta pieniężna. I na co Pani ma zamiar ją przeznaczyć? Czy już może gdzieś tam myślała o tym? Nie, naprawdę, nie, słuchajcie, naprawdę, gdzieś tam słyszałam, jaka jest nagroda, ale nie myślałam, że gdzieś tam na coś przeznaczę, na coś tam. Są jakieś tam luki zawsze, które musi trzeba gdzieś tam zatkać. To wszyscy mamy, prawda? Nie oszukujmy się, ale no, myślę, że o, kupię sobie może rower. Chociaż chyba rower mam, stary, ale mam, jakoś jeszcze będzie jeździł. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, nie myślałam o tym, naprawdę przysięgam, nie myślałam. Nie myślałam i myślę, że to takie przyjdzie z czasem, z tego. Dobrze, na zakończenie, żeby już tutaj Pani nie trzymać dłużej i nie męczyć, ja zrobiłam research na Pani temat w internecie i dowiedziałam się, że występowała Pani w serbskim talent show. Tak, tak, i byłam druga. Tam nie głosowała publiczność, tam głosowała jury. Także no, to było i tak bardzo wielkie osiągnięcie dla mnie. No i potem jeszcze w innym talencie, kiedy z młodymi 18-latkami doszłam do finału. Także ja już, miałam wtedy już 54 lata, także słuchajcie, nie było tak źle ze mną. Ale no druga byłam, zawsze druga. Jestem pierwszy raz w życiu pierwsza!